Dzień dobry, szanowni państwo. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w konferencji pedagogicznej Edukacja w dialogu, dialog w edukacji, organizowanej przez Instytut Tutoringu Szkolnego. Dziękuję za zaproszenie i chciałabym w swoim wystąpieniu przedstawić osobę szczególną, dla której tutaj się spotykamy. Tą osobą jest ksiądz profesor Janusz Tarnowski. Janusz Tarnowski, ksiądz, pedagog, wychowawca. Mówiono o nim i mówi się jako o mistrzu dialogu, przyjaciel dzieci, młodzieży, a także i dorosłych. W swoich wypowiedziach i o rozległych zainteresowaniach opowiadał na kartach wielu książek i czasopism. Stanowią one olbrzymie bogactwo w literaturze pedagogicznej. Twórca polskiej koncepcji pedagogicznej, znanej jako pedagogika personalno-egzystencjalna, lecz w potocznym rozumieniu wiele osób używa zamiennie tytułu koncepcji pedagogika dialogu. Przez całe swoje życie autor koncepcji sprawdzał jej przydatność w wychowaniu, o czym pisał, rozmawiał z wieloma osobami na gruncie pedagogiki oraz życia społecznego. Kim był? Dlaczego osoba księdza profesora tak bardzo zapadła w pamięć wielu osób, które po latach wspominają niezapomniane chwile rozmowy, spotkania z mistrzem dialogu? Ksiądz profesor Janusz Tarnowski znany jest nam wszystkim jako kapłan, duszpasterz i pedagog. Niestrudzony przyjaciel dzieci, młodzieży, ale i dorosłych. Podjęty przeze mnie temat przybliża życie osobiste księdza profesora, jego karierę naukową, ale również pewne elementy z działalności, bardzo rozległej działalności pisarskiej, publicystycznej. Ograniczę się w swoim wystąpieniu do krótkiej relacji z życia księdza profesora, bo nie sposób jest powiedzieć o wszystkim w tak krótkim czasie. Ksiądz profesor urodził się 11 lipca 1919 roku. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec Tadeusz, a trudy wychowania przejęły matka Stefania z ciotką, matką chrzestną Zofią. W życiu księdza profesora daje się zauważyć 3 pasje, którym poświęcił swoje życie. Pasję pisarską, wychowawczą i powołanie kapłańskie. Każda z tych pasji w bardzo znamienity sposób zaznaczyła się w życiu księdza profesora. Jak sam wspomina, karierę pisarską rozpoczął bardzo wcześnie. Przytoczę jego słowa. Gdy miałem 6 lub 7 lat, ubrano mnie w czarną suknię, którą trzeba było odpowiednio do mego wzrostu podwiązać paskiem i nałożyć białą kombrzę. Zostałem w ten sposób wprowadzony w służbę ministrancką. Zdarzenie to było tak ważne, że postanowiłem uwiecznić je, wydając 1 i ostatni numer gazetki, przeznaczonej tylko dla rodziny, ponieważ była wykonana w 1 egzemplarzu. Drugą pasją, jak wspomniałam, była pasja wychowawcza. Ulubionym moim zajęciem w latach dziecięcych była zabawa w szkołę. Grałem wtedy rolę nauczyciela, miałem dziennik lekcyjny, wyrywałem do odpowiedzi, a uczennice i uczniowie to byli moi rówieśnicy, którym stawiałem oceny. Oczywiście udzielałem nagan i pochwał. Trzecia pasja. W wieku młodzieńczym została zauważona, kiedy ksiądz profesor zafascynował się gadaninkami radiowymi starego doktora. Mowa o Januszu Korczaku. To będzie miało wpływ później na wybór drogi życiowej, na powołanie kapłańskie. Ono również kształtowało się systematycznie, równolegle z wcześniejszymi pasjami księdza profesora. Wybór drogi życiowej księdza profesora zaznacza się w dzieciństwie, ale przychodzi moment,
kiedy musi odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo i kim zostać? Aktorem, nauczycielem, księdzem? Wybrał kapłaństwo. I jak sam powiedział, wybrałem tę ostatnią, gdzie po 69 latach trwania w tym stanie jestem nadal przekonany, że na tej drodze urzeczywistniam swoje najgłębsze ja. I wcale tego nie żałuję. Maturę ksiądz profesor otrzymał w roku 1937 w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a święcenia przypadły na lata wojny, dokładnie na rok 1943. Następnie po święceniach kapłańskich został ksiądz profesor skierowany do pierwszej parafii, do Jakubowa, koło Mińska Mazowieckiego. Tam powoli zastaje księdza profesora front sowiecki i w tej sytuacji kanclerz Curie przenosi księdza profesora do jego rodzinnej parafii na plac Trzech Krzyży. Tam również zastaje go powstanie. Ksiądz profesor nieoczekiwanie staje się kapelanem powstania warszawskiego. Otrzymuje pseudonim Gloria. Tutaj widzimy księdza profesora jako uczestnika biegu powstania warszawskiego w asyście jego asystenta Huberta Boczara, obecnego prezesa Fundacji imienia księdza profesora. Jak sam wspomina ksiądz profesor, to nieoczekiwane mianowanie go kapelanem powstania warszawskiego spowodowało, że dowiedział się o nim dopiero po latach, o czym powiedział mu wikariusz generalny prymasa kardynała Wyszyńskiego, a w roku 2008 otrzymał krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Obowiązki ksiądz profesor jako wikariusz pełnił w latach wojny w parafiach w Jazgarzewie, w Jakubowie, a po wojnie u świętego Floriana w Warszawie. Był także prefektem przy parafii Bożego Ciała na warszawskim Kamionku. Od roku 1958 do 23 października 2012 roku był kapelanem sióstr franciszkanek rodziny Maryi przy ulicy Żelaznej 97 w Warszawie, gdzie prowadził ożywioną działalność pedagogiczną, naukową, za którą został odznaczony w późniejszym czasie nagrodą z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, przywilejem noszenia rokiety i manoletu. Ksiądz profesor jako naukowiec, ale jednocześnie pedagog. Był związany w latach 1966-1989 z Akademią Teologii Katolickiej, gdzie równocześnie prowadził równolegle zajęcia w punkcie konsultacyjnym ATK w Katowicach. Wykładał chrześcijańską pedagogikę w Wyższym Seminarium Księży Pallotynów w Ołtarzewie, a uchwałą Rady Wydziału Teologicznego ATK 9 maja 1972 roku uzyskuje stopień doktora habilitowanego za rozprawę Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. Były to trudne lata, zarówno w systemie politycznym Polski, jak i gospodarczym. Na potwierdzenie swojej habilitacji musiał czekać do 30 czerwca 1980 roku, czyli 8 lat, a na wydrukowanie kolejne 2 lata, czyli do 1982 roku, ponieważ odmawiano księdzu profesorowi publikowania książek, rozprawy jako nielojalnemu obywatelowi. Jak sam mówi, jego koncepcja pedagogiczna mocno oparta jest na trzech filarach: chrystocentryzmie w wychowaniu, moralizmie oraz personalizmie.
Jak usłyszeliśmy we wspomnianym filmie z księdzem profesorem, główną osobą tejże koncepcji jest człowiek. Człowiek jako osoba, którą nauczyciel, pedagog ma doprowadzić do ostatecznego celu, jakim jest wychowanie z Bogiem. W tym mają pomóc kategorie zaczerpnięte z gałęzi egzystencjalizmu chrześcijańskiego, autentyczność, dialog, spotkanie i zaangażowanie. Kategorią wiodącą w swojej praktyce pedagogiczno-wychowawczej ksiądz profesor czyni dialog. Rozumie go jako metodę, proces, postawę, aby odpowiedzieć w swojej długoletniej praktyce pedagogiczno-wychowawczo-naukowej na pytanie, jak wychowywać. Ksiądz profesor w swojej karierze naukowej otrzymuje wiele tytułów i odznaczeń. Otrzymuje pamiątkowy medal Janusza Korczaka. Zostaje mu przyznany w roku 1985 Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. W roku 1987 otrzymuje tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w roku 1990 z rąk kardynała Józefa Glempa otrzymuje tytuł profesora zwyczajnego. Równolegle z rozwojem działalności naukowej rozwija się i działalność pisarska, publicystyczna. Ksiądz profesor z udziałem młodych autorów publikuje dużo książek, artykułów o tematyce pedagogicznej. W roku 1998 Międzynarodowa Komisja Książek dla Młodych nagradza serię książek księdza profesora Ryby i dzieci głosu nie mają, o czym pisze ksiądz profesor wespół z autorami w tomie 5 i w nagrodę wyjeżdża z autorami do Rzymu na spotkanie z Janem Pawłem II. Oprócz działalności publicystycznej, ksiądz profesor bierze udział w programie telewizyjnym Tele Salomon Radzi. Formuła spotkania nie zadowala do końca księdza profesora, ponieważ nie wyczerpuje tematu podjętych rozmów dialogowo-biblijnych. I postanawia ksiądz profesor wydać książkę w oparciu o audycje telewizyjne. Wszystkie książki księdza profesora można zgrupować w serię, źródła, a także pojedyncze egzemplarze. Trzy zasadnicze serie to Jak wychowywać, dzieci i ryby głosu nie mają oraz Kto pyta, nie błądzi. A to przykład pojedynczych książek wydawanych autorstwa księdza profesora. W swoim dorobku ksiądz profesor zebrał ponad 361 publikacji, wypromował kilkudziesięciu profesorów, doktorów, magistrów. Cała działalność publicystyczna księdza profesora nie ograniczała się do pewnego zamkniętego czasu. Lecz kto mógłby podjąć się zebrania myśli księdza profesora i uwiecznienia i odpowiedzi na pytanie, czy dialog jest aktualny, dzisiaj, współcześnie. Podjęłam się tego zadania ja i prowadząc dialogowe rozmowy z księdzem profesorem przez kilka lat, miałam możliwość spotkać się z mistrzem prowadzonych rozmów dialogowych. I w czasie mojej obrony autor koncepcji pedagogicznej po mistrzowsku poprowadził spotkanie Rady Naukowej, gdzie w uznaniu pracy, którą wykonałam, gratuluję mi, jak Państwo widzicie tutaj na zdjęciu. Postawa księdza profesora w życiu
nie tylko osobistym, kapłańskim, naukowym, ale również w prostych życiowych sytuacjach. Prowadziła do tego, że ten człowiek potrafił z każdym rozmawiać. Po skończonym obiedzie podszedł ku zaskoczeniu wszystkich do kelnerki i podziękował jej za obsługę. Było to niesamowite, bo wrażenie, jakie ksiądz profesor zostawił, pozostawiło ślad niezatarty. Jako ten, który potrafił rozmawiać, a każdą rozmowę prowadził tak, aby stała się dialogiem, która by prowadziła do przemiany serca, umysłu osoby, potrafił rozmawiać nie tylko przed audytorium naukowym, ale również w codziennych, życiowych sytuacjach bliskich, znajomych czy wychowanków. Widzimy tutaj księdza profesora, który udziela sakramentu Chrztu Świętego najmłodszemu synowi pana prezesa fundacji. Dlaczego ksiądz profesor wybrał dialog? Myślę, że to pytanie i na to pytanie odpowiedział całym swoim życiem, bo życie księdza profesora było nieustannym dialogiem. Prowadził go w każdym czasie, w każdej sytuacji i jego postawa otwartości do każdego człowieka powodowała, że człowiek otwierał się na osobę księdza profesora. Prekursorem dialogu jest Sokrates, ale znacząco różni się jego myśl dialogowa od myśli księdza profesora. Ponieważ ksiądz profesor rozumie dialog jako metodę, proces i postawę, gdzie w komunikacji, w relacji z drugą osobą dochodzi do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia i współdziałania. Nauczyciel, rodzic, kapłan jest człowiekiem dialogu w momencie, kiedy spełnia poszczególne wymagania, bo metoda dialogowa nie jest łatwa w praktyce pedagogicznej. Nie zawsze można osiągnąć ten ostateczny cel wychowania, jakim jest spotkanie, które, jak powiedział ksiądz profesor w filmie, przeobraża wychowanka, staje się nowym człowiekiem. A tym bardziej, że w kontakcie, gdzie między osobami dialogującymi stoi Chrystus, otrzymuje nowe brzmienie, esse Christo. Bo wychowawca i wychowanek wzajemnie na siebie oddziaływują. Zachodzi proces wychowawczy, w którym cztery kategorie zaczerpnięte z egzystencjalizmu uzupełniają się, wybrzmiewają i prowadzą do celu ostatecznego. Aby dialog i każda z poszczególnych kategorii zaistniała, konieczna jest płaszczyzna porozumienia. Tę płaszczyznę porozumienia ksiądz profesor potrafił znaleźć w najdrobniejszym geście, słowie, aby zainicjować rozmowę. Akceptował osobę, z którą rozmawia. Nie czuło się dystansu, że jest to mistrz prowadzenia rozmów dialogowych. Potrafił uszanować wolność człowieka, ale jednocześnie tak prowadził rozmowę, że czuło się, że jest głęboko zainteresowany, o czym jest rozmowa. Wskazywał na rodzinę, w której dialog może być prowadzony przez najbliższych, przez wychowawców. I w tych środowiskach, w których dorasta młody człowiek, w szkole, w kościele i w środowisku rówieśniczym, które bardzo się zmieniło od czasów życia księdza profesora, bo w tej chwili dialog
i zaistniał w internecie, na czacie, na różnego rodzaju komunikatorach, ale jednocześnie przez osoby mające postawę dialogową może zaistnieć w miejscu pracy, a także w ojczyźnie, chociaż o niego jest bardzo trudno. Więcej na temat dialogu piszę na swojej stronie internetowej, którą prowadzę. Tu możemy odnaleźć nie tylko myśli o dialogu, ale też i o wychowaniu do dialogu. Szanowni Państwo, dla większości z Państwa, a szczególnie dla mnie, ksiądz profesor jest mistrzem. Spotkałam go na swojej drodze osobistej, który wskazał mi cel jako człowiekowi i nauczycielowi. Wielokrotne spotkania i rozmowy na Żelaznej w domu księdza profesora przeradzały się w dialogowe spotkania i pozostawiły niezatarty ślad w moim życiu. Były one prowadzone w duchu wielkiej serdeczności i troski. Zawsze przed spotkaniem czekał na mnie gorący posiłek, który spożywaliśmy wspólnie. Czy to było lato, czy zima, czy inna pora roku. Ksiądz profesor był przykładem tego, czego uczył i o czym pisał w swoich książkach i artykułach. Promieniował ciepłem, zaangażowaniem w temat podjętej rozmowy. Jego postawa, otwartość, uśmiech były tak autentyczne, że otwierały u słuchacza nie tylko umysł, ale serce do prowadzenia rozmów dotykających wnętrza człowieka. Jako mistrz cieszył się z każdego drobnego sukcesu wychowanka czy mojego. Uwagi były wyrażane w sposób tak delikatny, że nie raniły, ale powodowały mobilizację do pracy. Zawsze znalazł słowo, aby wesprzeć, wlać nadzieję i radość w serce. To, co posiadał w sercu, było widoczne w jego życiu, w obszarze działań, jak widzimy, w których podejmował. O nim mówią jego wychowankowie, mówią uczniowie, przyjaciele. Ich wypowiedzi zostały zebrane w publikacji książkowej na stulecie jego urodzin. Mówił o miłości Boga do człowieka i tę miłość wlewał w serca człowieka. Potrafił zaszczepić w słuchaczu pragnienie bycia kimś szczególnym. Do końca swojego życia pozostał wiernym temu, którego głosił, swoim poglądom na człowieka i wychowanie w duchu dialogu. Życzę Państwu, aby każdy z Was na swojej drodze spotykał ludzi na wzór mistrza dialogu, aby spotkania prowadziły do celu ostatecznego, pomagając jednocześnie osobie w rozwoju ku pełni człowieczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani doktor za przybliżenie biografii księdza profesora i jego myśli.